Zbudził ich anioł i powiedział: Nie bójcie się, to radosna nowina. Dziś narodził się Jezus. Piąty dzień grudnia roku 2011 jesteśmy w Cieszyńskim Domu Narodowym. Jesteśmy w tej chwili w trakcie 12 edycji Cieszyńskiego Przeglądu Jasełek. Impreza ma formułę bardzo prostą. Otóż okazuje się, że wszystkie szkoły przygotowują swoje własne programy jasełkowe, prezentując je dla swoich społeczności szkolnych. Natomiast tutaj próbujemy dać młodzieży takie forum, gdzie wszystkie zespoły mogą wzajemnie oglądać właśnie te spektakle i zobaczyć, w jak różny sposób można opowiadać tę w końcu od dawna znaną historię. Występują młodzi aktorzy ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych miasta Cieszyna. Zarówno są to przedstawiciele szkół publicznych, jak i niepublicznych. W dzisiejszym przeglądzie weźmie udział około 260 młodych artystów. No nic, musimy już iść. Rodziny na nas czekają. Będziemy przystrajać dom na święta. Trafiliśmy na jasełka w wykonaniu młodzieży z gimnazjum numer 1 w Cieszynie. Zapomnieliście, nie musisz spędzać Wigilii. Zapomnieliście, że ma mnie w tym roku odwiedzić Pan Jezus? Tyle o przedstawieniu dowiedzieliśmy się od młodych aktorów. Opowiadały o chłopcu, który w ogóle nie myślał o świętach. Ja grałem starszego mężczyznę, który razem ze swoją małżonką zgubili psa w Wigilię i prosili głównego bohatera o pomoc. Nie widziałem żadnego psa. Czekam na bardzo ważnego gościa. Jesteśmy starzy i zmęczeni. Czy nie pomógłby Pan nam poszukać naszego przyjaciela? A kto przygotował to scenografię? Wszyscy w sumie robili. Trochę więcej powiedzieli nam członkowie grupy z gimnazjum numer 2. Znaczy początkowo miałem grać dwie gole na raz, ale to się okazało, zmogła mnie ta gola i niestety no... Cięcia budżetowe i tu kolega, gdzie on się znalazł, o tam w tej firance na głowie, on będzie występował w moim miejscu. Ja gram króla Kacpra. Damy radę? Damy radę, Kamil. Jakie dary przyniesie? Ja przynoszę kadzidło, kolega przynosi złoto, a jeszcze jeden kolega przynosi miedę. Atmosfera za kulisami bardzo rozluźniona. A to pewnie pastuszkowie tutaj. O nie, dziękuję. To się... No, on jest wstydliwy, bo... Tak, jestem bardzo wstydliwy. Więc nie wiemy, czy można wierzyć informacjom o strojach do jasełek. Znaczy no, siostra Daniela przywiozła z Niemiec, gdy jej kuzynka zamykała sklep i tutaj takie własne roboty, ozdobki na przykład. Rozmawialiśmy też z pomysłodawczynią tego jasełkowego przedstawienia. Przygotowuję się do roli, którą jako nauczyciel musiałam podjąć ze względu na to, że jest duży tekst. I to jest opowiadanie o Bożym Narodzeniu i razem z młodzieżą występuję jako nauczycielka taeta. A czy trema przed występami? Jest, na pewno. No trochę tej tremy jest, ale jak się wejdzie, to raczej to spłynie z nas i będzie dobrze. Ja czułem się bardzo, no, luźno. Nie stresowałem się tym wcale. Co roku oglądamy zarówno tradycyjne spektakle, jak i spektakle współczesne, które w sposób niekonwencjonalny podejmują temat jasełek i w ogóle temat bożonarodzeniowy.